Najważniejsza tajemnica naszej wiary przedstawiana jest zwykle i na wschodzie, i na zachodzie w symbolu krzyża, w symbolu ukrzyżowania. Dzisiaj o ikonie ukrzyżowania, której teologiczną kwintesencją jest mała, metalowa ikonka staroobrzędowa, którą trzymam w ręku, ikonka pokryta piękną, niebiesko-białą emalią, która ukazuje nie tylko historyczną scenę, która wydarzyła się na Golgocie, ale która nadaje jej głęboką teologiczną interpretację. Oto na szczycie ikony widzimy wyłaniającą się z obłoku półpostać Boga Ojca, który podobnie jak Chrystus wyciąga ramiona, przyjmując ofiarę swojego Syna. Pomiędzy Ojcem a Synem, ten, który od Ojca i Syna pochodzi, Święty Duch w postaci gołębicy, a po bokach dwaj aniołowie, którzy tak jak niegdyś strzegli złotej skrzyni Arki Przymierza, tak teraz ukazują prawdziwą Arkę Nowego Przymierza, już nie kamienne tablice dekalogu, ale ciało Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Napis na titulusie, ten sam na wschodzie i zachodzie, bo przecież wywodzący się z tego zapisanego w Biblii tekstu piłatowego, Jezus Nazarejski, Król Żydowski, i podpis obok Car Sławy, Król Chwały, cytat z liturgii, ponieważ Wschód bardzo mocno podkreśla całość tajemnicy Paschy, całość tajemnicy zbawienia. On się nigdy nie koncentruje na jakichś pojedynczych fragmentach świętej historii. On nie analizuje, tak jak my na Zachodzie, jakichś psychologicznych niuansów przedstawianego zdarzenia. On pokazuje całość, a więc Chrystusa, który umiera, który zmartwychwstaje i który wstępuje do nieba, bo przecież ci aniołowie, którzy towarzyszą ukrzyżowaniu, będą na ikonie wniebowstąpienia niejako zanosić Chrystusa do nieba. Wokół belki krzyża, do której przybite są rozwarte ramiona Chrystusa, możemy przeczytać fragment zaczerpnięty również z liturgii: Chrystu Twojemu pokłaniajem sa, Władyko, i Waskresienie Twoje sławim, krzyżowi Twojemu kłaniamy się, o Władco, i uwielbiamy Twoje zmartwychwstanie. Na każdym takim okrzyżowaniu możemy znaleźć jeszcze napis grecki. Są to w gruncie rzeczy te same litery, bo przecież Ruś razem z chrztem przyjęła również cały model greckiej teologii i również grecki alfabet. A więc nika, to greckie słowo można tłumaczyć jako zwycięzca albo w formie imperativus zwyciężaj. A więc to Chrystus, który na krzyżu ukazany jest w momencie swojej kenozy, w momencie swojego całkowitego ogołocenia, najniższego upokorzenia, to On jest prawdziwie zwycięzcą. I jeszcze na dole, podobnie jak i w naszej tradycji łacińskiej, czaszka. Golgota to góra czaszki. Z przebitych stóp Chrystusa spływa krew i spływa na tę czaszkę, która jest czaszką Adama. Adama, praczłowieka, Adama, czyli mówiąc po hebrajsku, człowieka właśnie. Trudno o bardziej dosłowną interpretację tajemnicy odkupienia. Oto krew nowego Adama zmywa winy starego Adama, czyli każdego z nas. I jeszcze cztery ruskie litery, które są skrótem M, E, R, B, który możemy rozwinąć. Miesto łobnoje raj byst. Miejsce kaźni stało się rajem. Oto jest w skrócie paradoks historii zbawienia. To, co jest
narzędziem męki, to, co jest hańbą i wstydem, staje się drogą do wiecznego szczęścia.